dziękuję za oglądanie i taki pokaz. To będzie na jutro oczywiście. Coś tam sobie, jakiś tytuł, wiadomo. No i będziemy zaczynać mielenie kapka. To jest 20 sekund teraz, 15% zrobione. To jest 1,7 GB, 33,5 minuty, jak widzicie, odcinek. No, no to do tej pory to bym musiał czekać ponad godzinkę na tamtym, na przykład, takie problemy. Już teraz to jest 1,5 godziny. Zobaczymy ile. Tam chyba od 20 sekund zacząłem, więc teraz minuta 15. Czyli powiedzmy ciach, 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 ciach. Teraz jest gdzieś minutę robi, 40%. Czyli będzie no 3 minuty. Nieprawdopodobne, jeśli tak, bo ja początkujący i tak dalej. Więc no. No, no, no. Także serdeczne dzięki, mogę sobie, która jest druga, a ja już mam i wróciłem i byłem i potem jeszcze oprócz tego, że gdzieś byłem, to jeszcze gdzieś byłem, czekajcie, jakiś odblask mam, jak to mam zrobić, aha, hello, to jest za światło. No, mamy teraz 2 minuty, czyli minuta 40 sekund, zaraz będą 2 minuty. Minuty za 3 sekundy. 2 minuty wybiły 81%. No. A przy okazji możecie zobaczyć, że ja nie spałem tam za długo, no bo już zdążyłem być tu, być tam, 20 ponad kilometrów od miasta byłem. Zrobione. 2 minuty i 20 sekund. Więc pozdrawiam wszystkich serdecznie. To będzie jutro, także tego nie widzicie dzisiaj. Znaczy dzisiaj widzicie. Co ja gadam w ogóle? Dobra, pozdrawiam, bo już się zakręciłem. No i co, Sina? Hej. No my jedziemy do szpitala jednak, bo mówi, że bardzo boli. Jak nie urok, to sraczka. Być, no dobra, zobaczymy. No. Okej, okay, we go. Where? Everything down. I do much. Okay, you say the doctor everything. Tell the doctor, okay? Dzień dobry, dzień dobry. Dnia kolejnego. Wcześnie. Rano, jak widzicie, słoneczko jeszcze. Dopiero wychodzi. No co, no spało się jak się spało, nie za dobrze, bo Sinę tam napitala cały czas to. Byliśmy w szpitalu jednym, drugim. No nie wszyscy jakieś tam tabletki czy inne tam rzeczy. I że czekać, nie? No zobaczymy jak dzisiaj będzie, jak coś, to jedziemy do kolejnego. Takiego myślę, że kurczę, wreszcie kompetentnego. I zobaczymy co dalej. No dobra, no nie kraczemy, nie kraczemy. Żyjemy. Do usłyszenia w takim razie. Pozdrawiam. Co? No i co? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. How is your leg now? Feel pain, but... Better now than yesterday? Yeah, a little bit better. You wanna go to hospital again? No, not here. No dobra, zobaczymy jak tam będzie z nią. Mówi, że na razie nie chce iść do szpitala znowu. Wczoraj byliśmy w dwóch. No ale to jakiś tam śmiech na sali, nie? You don't take the klimatowy? O, I take. Śmiech na sali.
Are we going? Where are we going? I don't know. We need to take the postcard, because one more person asked for the postcard. Dobra, jeszcze musimy jedną witykówkę wysłać, bo znowu ktoś napisał. I bardzo dobrze. Okay, we take the finish the this and we take the postcard. Dzień dobry. Jestem w tym sklepie z maszynami do kawy. Muszę dokupić. Właśnie jest ta maszyna, którą ja mam, którą dostałem w prezencie. Muszę dokupić. No coś, żeby czyścić, bo już mi się światło tu pani, żeby. Trzeba wyczyścić, więc jak trzeba, to trzeba. Tylko żeby mnie pan tutaj przeciągł, nie? Okay, how much is it? That's the. Yeah, but you don't know the price? Yes. This is. You mean you don't know? Is it 1 mil? Yeah. Is it 2? And the price is 13. Yeah, okay. That's gonna be enough to clean the machine? Yes. For one time or two time? Only one time. One time for one. So that is for two times then, because yes. I get two. Yes. So two times, B. Yeah. But use only one when you discard your coffee machine. Yes, that's what I'm saying. So if I buy this, gonna be two times I can clean the machine, yeah. Right? Okay, can I have one, please? Yes. Can you check this? Yeah, thank you. I just look around. Hey, is that my coat? No, this is a little different. Different. Little bit different. But probably the same factory, just... Czyli tak, jesteśmy w sklepie z... Ojej, 12 tysięcy dolarów. No to już... Nie wiem, co robi. Karmi kotki też chyba. I 4000... Co? A co to jest? Półka? Dobra, nie dotykam, bo... 4500 będę winien zaraz. Z tym, z komputerem. A to chodzi o zwykłą kawę, nie? Proszę bardzo, co się dzieje. Ja pamiętam kiedyś w Warszawie. No, moja dziewczyna, powiedzmy, przychodzi do chaty i mówi: kurczę, przeszykuj tam wszystko, coś tam, bo przychodzi gościu i będzie ten piekarnik mył, czyścił za darmo i w ogóle... Ja mówię, tak, za darmo? Tak, za darmo, nie? Gościu przyszedł, porozkładał jakiś sprzęt i mówi: to tyle, nie? A ona się go pyta: no ale tu piekarnik, nie? On mówi: no tak, jak pani kupi, to za darmo pani pokaże, jak się coś idzie. Także tak jest za darmo. No. A co? A, bo pan... Na dwa razy, ale też ciężko było się dogadać, że... No ale dobra, trzeba być zrozumiałym i wszystko będzie dobrze. Ładnie pachnie tak naprawdę w tym sklepie. O, fajne filiżanki. See, now, this one I like. Yeah, the nice color, you know. This is very nice. This is nice too, hot. Oh, this is my favorite. No. Okay, we go click here somewhere. Ciu? Yeah? On mówi, że ją boli cały czas. Dobra, my jesteśmy na poczcie znowu, ponownie. Zaraz jakiś abonament dostanę pewnie, ze zniżką. No ale to dobrze akurat. Dobrze, muszę chwilę przerwać, bo... No dobrze, nie wiem, czy już ktoś to pokazywał, czy nie. Ale zobaczcie, willa zarobiona na ten. No nie na gołębnik, ale no na ten, co to jaskółecki tam. Te gniazdka robią, nie? Widocznie bardziej się opłaca niż wynajmować. Ale jazda. No ja oczywiście... A, bo tu jest iPhone, to nie mogę przełączyć kamery. No dobra, to muszę jakoś pokazać. Jadę z terminatorem do kolejnego szpitala. Już byliśmy w jednym, czyli już trzeci od wczoraj. To jest jakiś śmiech, co tutaj jest
To w stolicy było lepiej, no muszę przyznać. No dobra, idziemy do następnego. 5 gwiazdek ma. I... No i zobaczymy, jak te 5 gwiazdek się przekłada na rzeczywistość. Ale tutaj potężna willa. Czy to miałeś? Kurczę. Ptasznik zamieniona. No dobrze, pozdrawiam. No dobra, przyjechaliśmy do czwartego szpitala. Tam jedni mówią, że kości, że coś, że prześwietlenie, bo kości, trzeba, tam dupa kości to jest coś. Ja myślę, że wiem co, no, no nie jestem lekarzem, nie biorę odpowiedzialności. Dobra, no miejmy nadzieję, że tu coś poradzą, bo jak nie... O, jest waga, może się zważa. Znowu. Ale chyba za kar... Nie, za darmo. O! Wchodzę, bez kropek. Ale z telefonem. No proszę, proszę, nie wiem, co widzicie. O, telefon z kilogram waży. A muszę przypomnieć, że w czasie spożywania było 107,5. I take these two. That's for the restaurant and this for the doctor. A tu mam te do maszyny do kawy. No dobra, so we waiting now, right? Poczekamy, zobaczymy. Pozdrawiam. Tak tylko jeszcze chciałem pokazać, że roczny przegląd jakiś zdrowia, zdrowotny. Klasyczny 80, 150 master, no nie wiem, no najdroższy to już wszystko chyba, 460. Jak na rok to nie jest tak źle chyba, no. To jest tam niecałe 2000, no ale jakiś platinium, to już nie wiem, to na pewno wszystko sprawdzają. Jak ktoś potrzebuje, ja tam nie sprawdzam, bo zawsze coś wyjdzie, to tylko, o, tu jest może coś napisane. Aha, już, a nie, to jest coś innego. O, to jest rozbieżność, że tak powiem. Bo tutaj jest napisane, że Classic 68 do poniżej 30 roku życia. A to jest Gold, to aha, no to jest więcej napisane, 178. Full liver check, thyroid check, co tokolwiek znaczy. No i tam jeszcze jakieś rakowe te platinium są checki. No dobra, to tym bardziej nie, platinium nie biorę. A nic to tam się. No, szpitale teraz to są te przedsiębiorstwa, to zawsze coś znajdą, żeby ten kasiorę brać, ale wyjdę tylko, bo tam nie mogę głośniej mówić, bo wiadomo, ludzie coś tam... No Jezus, tu mi ktoś skrzeczy. Ale co chciałem pokazać? Na razie najlepszy z tych wszystkich szpitali, ale właśnie chciałem pokazać, że to jest na jakimś zadupiu, za przeproszeniem, za słownictwo. Aha, powolutku kamerą. No, na zadupiu, no. W sumie to jest po drodze do tej... Tam, gdzie te rybki, tylko dużo wcześniej, nie? Ale już tak za miastem. Coś tam, Anchor Japan Friendship International Hospital. I ten. No i jak na razie to najlepiej to wygląda. I przyjęcie, w sensie, że się wypytali jakoś więcej niż wcześniej w tych trzech. No i w ogóle, nie? I jakiś lekarze się kręcą w koło. Także miejmy nadzieję, że będzie po prostu ta obsługa chociaż lepsza. No ja też powiedziałem Sini, bo to jest też tak, że okej, bąk, cia, że okej. Dupa okej, no to się mówi wszystko, co ten, to wszystko jest płatne i tak dalej, to nie jest okej, że ona się tam kłania im, tylko oni się powinni jej kłaniać, nie? Coś z tą Siną, trzeba ją naprawić trochę, nakręcić ją jakoś lepiej, bo
Bo ten, to nie znaczy, żeby być jakimś wulgarnym, no ale idzie się, to jest biznes po prostu. Oni mają biznes i ty masz biznes do nich też, w sensie naprawcie mnie, a ja wam za to zapłacę, no tak czy nie? A ona się boi w ogóle powiedzieć, ja jej dlatego mówię, coś tam mówi teraz, a ja mówię, powiedz, że żygasz, ale nie masz czym, powiedz, że noga cię boli cała, że jak siedzisz, że jak leżysz, że jak stoisz, że jak w ogóle coś, nie? Ona tylko pokazuje, że biodro i oni myślą, że jakieś kości, nie? No, dupa nie kości, żadne kości, no. No ale dobra, zobaczymy. Nie denerwuj się, Krzysztofie. Kto szuka, nie błądzi, że tak powiem. No tu znalazłem. Nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że wypasiony iPhone Cine. A bo tu jeszcze jest kropeczki. Proszę sobie sprawdzić. Classic, Master, Gold, Platinum. To są te droższe, ale jest też po angielsku, gdzie jest mój palec. O. Więc ja nie widzę oczywiście bez okularów, ale mam nadzieję, że ten, a kropeczkę miałem. No i tu są cennik. Także widzicie, co można. No może kogoś zainteresuje. No i tak nie mam co robić, bo czekam na lekarza, żeby go okiem... A, sobie wezmę to. No widzicie, no to nie błądzi, kto szuka. Coś za ósemkę tu jest, to mnie interesuje. A, to dla dzieci, to już mnie nie interesuje. Jak za 8 to by mnie zainteresowało, bo tania. Tutaj jest, a, tutaj jest kasa. To też mnie nie interesuje. No wiecie, że zawsze znacie moje żarty. No witam, witam ponownie ze szpitala. Mają tutaj salę do zdjęć rentgenowskich. Nie no, jest, to jest małe miejsce, ale jest czyściutko, jak sami widzicie. Jest spokojnie, nawet muzyczka jakaś gra. No jak na razie obsługa ok, w sensie wypytał się pan doktor, bo wreszcie Sina była w gabinecie. Wypytał się spory, oczywiście też powiedziałem, że mówiła wszystko. No jedno mam zastrzeżenie, że Sina, oczywiście pan zadecydował, żeby zrobić jeszcze raz morfologię, co popieram. No, jest. Coming. Co popieram. Jedynie do czego mam zastrzeżenie, to się pytam, czy ja też bym sobie zrobił morfologię, ile to kosztuje, to nie wiedzą, nie? Dobra, idę, bo coś mi wołają. No dobrze, to sobie nie robię na razie, bo jeśli dobrze zrozumiałem, to jest 5 dych za morfologię tutaj, czyli dużo więcej. No ale dobrze by było porównać, no ale dobra, ja się czuję dobrze, więc nie będę zaspokajał swojej próżności, ciekawości za 5 dyszek, niech Sina i porównam, Sina jak wyjdzie inaczej, to znaczy, że dobrze, no. To znaczy, że dobrze, jak wyjdzie inaczej z tamtą morfologią, a jak wyjdzie tak samo, to znaczy, że też dobrze, tylko że drożej. Także tak czy tak, to dobrze. Co chciałem powiedzieć, no i jeszcze zrobię mi rentgenowskie zdjęcie i tak dalej, no tak okej, okay, nie? No wiadomo, że oni też to już są przedsiębiorstwa i muszą zarabiać na siebie, ale przynajmniej no coś zadają pytania i tak dalej, a w tych innych, na razie trzech. I tabletki przypisali, jeszcze w swojej aptece trzeba było wykupić, czyli tak w szpitalnej, nie? No także i nic da, no. No dobra. I think he better, Sina. Okej, okay, we wait. W sumie to mam jeszcze jedno zastrzeżenie. O, ale to nie moje. Bo się mierzyłem, w sensie waga i ten. I wzrost. I zawsze myślałem, nawet w dowodzie mam napisane, że 1,72 m. A to mi pokazało 1,70,5 m. To już nie rozumiem. To co? Zmniejszam się? Nie wiem. Na prześwietlenie. Takie dziś założyli kimono. Gejsza. Widzicie? Sina sobie kupiła. Mówi, że to jej coś też pomoże. A, bo jeszcze chciałem powiedzieć. To się zmniejsza.
powypukała oczywiście, coś tam. Zaraz powiem, tylko może jeszcze uchwycę coś. Jakiś... O, mrówka się znalazła. Dobra, bo to mrówki jakieś są. I co chciałem powiedzieć? Yes, Sina? Hello. Hello. Oh, why you open the plus? The what? You, why you open the plus? No good. My eyes. Okay, but where you close this? Ale co chciałem powiedzieć? Kupiła sobie tych mrówek, czy tam co to jest? No jakieś mrówki i larwy. A, bo w tym szpitalu się okazało, znaczy się okazało, no taka diagnoza, że zrobili tam morfologię, zrobili prześwietlenie rentgenowskie i gościu gdzieś tam, znaczy pan inżynier, doktor mówi, że gdzieś tam jest ucisk na dysk i coś tam. No ja się nie znam, mówię, ale gdzie, no w takim młodym wieku, ale w sumie mi się przypomniało, że Sina kiedyś mówiła, że miała wypadek. Potem raz ze mną się trochę strulała też z motorowerka, pamiętam, no ale wtedy jej się nic nie stało. No ale powiedzmy, nie? No, jest możliwe. Ja mówię, że to dysk i nie ma na to leków, dał jakieś tam coś przeciwbólowe i mówi, że no, fizjoterapeuta jest potrzebny, basen i takie tego typu rzeczy, żeby to wzmocniły się tam coś tam. Nie wiem do końca, bo się nie znam. A ona po drodze mówi, stań tutaj, tam gdzie tam kupowałeś Darkowi te robaki. I stanąłem, tam jeszcze były, i dzisiaj patrzy, jeszcze są jakieś mniejsze, nie? I te mniejsze wzięła. I teraz mi się przypomniało, że moja babcia kiedyś łapała, dziadek jej łapał mrówki w lesie i w spirytusie jakoś gdzieś topiła i potem się nasmarowywała. I może faktycznie te zwierzątka, czyli te mrówki, czy tam co tam jest, mają jakieś te swoje kwasy, enzymy, czy no, nie wiem co, że pomagają, nie? Jakaś jej szamanka może kiedyś pokazała. No w każdym razie sobie kupiła i coś z tego będzie robić. Co? To oczywiście wam pokażę. Pozdrawiam. No dobrze. Hello. Hello. Trochę oleju. Sina teraz gotuje to, co wcześniej powiedziałem, te mrówki, czy... What is it? The little things? The ants? Some crown. Chinan? Why is this? Like a medicine or something? Indy, like, you know, they live with the crown. Gdzieś na liściach coś. No tą mrówkę, jak widzieliście, też przyłapałem. Wait, don't move, because I wanna... When you move, then the focus don't work. W ogóle uważam, że mój Samsung był lepszy. Jeśli o to taka szybkość, coś... No ta kamera jest tutaj faktycznie lepsza, ale... So now you put like this cake. Już. Czosnek, no oczywiście, garlic. Garlic. Okej. Okay. A, wiem też co. Prochop, czyli ta pasta ryczna, ale daje. Daje czadu w kuchni. Kuchnia malutka. No ale jak wiecie, poczekajcie może sobie. O! Niebawem zmiany, więc będzie na co popatrzeć. Oh yeah. No. Dobra, i wołowina. Mam nawet cielęcinka, bo jaśniutka i to jest wołowina. No, a tak przy okazji jeszcze taki mały komentarzyk ode mnie. Nie trzeba płacać nic, za darmo. Sina wcina za darmo. Tylko na kanale Palmowy Krzychu. Jak się nazywa? Palmowy Krzychu, tak? Palmo? A, jakiegoś knora oczywiście, no, czyli samo zdrowie, sos rybny. Ale to już jest indywidualnie można dobierać.
Oczywiście, cukier, no ja już nic nie, ja już się nic nie odzywam, bo szkoda gadać. Mhm. Okej, okay. Coli, no cola, Fanta? No. Okej. Okay. Też w Ameryce z kolą robią dania, nie? W Kanadzie zresztą też. Tak, tradycyjna kuchnia. No. No dobra, i ten, co to jest tam? A, nie, nie. O, tutaj się, Tina, bierz, bo ci stek ucieka. O. Not everything? No. So, what are you gonna do with this? Keep this stuff. Aha, okay. No. Niam, niam. No cóż. Przynajmniej coś innego niż u nas. Aha, no już mówiłem o tym szpitalu. Ale szpital okej. Okay. No pierwsze, że ten wywiad był zrobiony tak jak trzeba. Czy tam coś, to, czy diagnoza jest słuszna i tak dalej, to zobaczymy. Wywiad zrobiony tak jak trzeba. Jak tam mrówka? Tusta? Majsol. To majsol, no to. To ja się nie wtrącam. Okay, you put it on the plate and then I'm gonna show the... Co ja tam mówiłem? A, że diagnoza to się okaże, ale obsługa, czystość przede wszystkim w tym szpitalu pierwszorzędna, czyściutko. Mówię trochę na odludziu, ale no lepsze warunki. No i przynajmniej ktoś coś zadał jakieś pytania, trochę tamtej, nie? Się zainteresował, bo w tych pierwszych trzech, no ja rozumiem, że byliśmy w dwóch wieczorem, no nie w nocy, to było wieczorem, siódma, ósma jakoś tak będzie. Co do ceny, to Sina zapłaciła, nawet zaraz pokażę, gdzieś tu mam. A dobra, to jest cała kwota. 85,50. No dobra. Czyści się maszyna, to trochę potrwa. Specjalny płyn, gdzie jej mam. A to chyba pokazywałem. Pan sprzedał. Ale mówi, jak się to używa? On mówi, że nie wiem. Ale powiedział, że jedna buteleczka na raz. Czyli na dwa razy to jest. Nawet chyba macie to, jak to nagrywałem z panem, ale to nieprawda. Tam jest na pięć razy jedna buteleczka. Tam się dzieje cały czas coś. No ale dobra, to nieważne. Ważne jest to, że na końcu im powiedział, że najlepiej jak sobie na YouTubie sprawdzę firmę DeLonghi'n i jak to się tam robi. No więc sprawdziłem. Jedną jednostkę dolać wody i trzeba czekać. No to więc czekam. Cóż dalej? No dalej nic. Dalej taki dzień jak i dzień. Trochę pokropiło, zaraz chyba walnie dalej. Więc już nie ma gdzie się ruszać czasu. I tyle. No i jutro nowy dzień. Zobaczymy co z tą Siną, bo dzisiaj były w jakichś planach jakieś były inne atrakcje. Nie no, w sensie mieliśmy tu pojeździć tu, ale nie dało się z nią do szpitala i z powrotem do domu, bo źle się czuje. Zobaczymy, czy diagnoza jest w porządku tym razem, coś tam dostała. No zobaczymy. Więc pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do jutra. I do usłyszenia. A ja jeszcze tylko chciałem pokazać. Pamięć. Nie wiem, czy widać. A ktoś zarzucał, że nie może być i ten, więc pokazuję. DDR5, 32 GB. Speed, gdzie to jest ta myszka? Tu. 5600, czyli po 800 MHz.